Cześć wszystkim, papas Donateria to go, odcinek 30. W sumie w czym ci lepiej? A chyba możemy nawet zmienić mu strojek, chociaż na chwilę niech ma coś innego na sobie. Czy te ważne naklejki mamy zrobione? Nie mamy zrobionych tych naklejek. Coś mi się wydaje, że wprowadzę coś takiego na kanale, że któryś dzień w weekend to będę nagrywał wysyp odcinków, czyli nie skończy się to na 5 odcinkach, a może się skończyć to na 10. Bardziej chodziło mi o to, że po prostu może jakąś gierkę będę wybierał na weekend, żeby ją o wiele bardziej ogrywać niż tylko jeden odcinek, nie? Na weekend to mogę robić, w tygodniu raczej nie. No to napiszcie, jak wam się podoba ten pomysł, żeby zwiększyć ilość odcinków do 10. Jeden dzień, jednego dnia. Jak będzie maraton, no to wtedy więcej dni. Ale maraton, no to będzie z powrotem jutro za 700 subów. Ciąg dalszy. No jeżeli miałby być teraz maraton kolejny, wtedy już za 800 subów albo na 4 lata kanału, no na to planuję teraz maraton 4 lata albo 800 subów. A jak wypali jedno z drugim w jednym momencie, to wtedy będzie maraton, a się dowiecie jak. Możemy zaczynać, nie? 30 dzień start. Wspomniałem coś w poprzednim odcinku, że zrobimy sobie naklejkę z Rudim i zrobimy jeszcze raz to zamówienie specjalne, które mamy ustawione. Mamy to ustawione Drizzly Dones. Nawet zapomniałem zmienić się, przyznam. Ale i tak, nie musimy zmieniać. Nie musimy zmieniać, bo było wspomniane w odcinku poprzednim, że zostajemy przy tym, co mamy. I tak, sprawdźmy, czy faktycznie Rudy dzisiaj przychodzi. Rudy jest gdzieś tutaj. O, na następnej stronie. Na następnej stronie. Tak, on przychodzi w poniedziałek, bo jest to drugi dzień. Tak więc on chce 3 żołędzie. Więc się robią 3 żołędzie. Po którym zamówieniu mu zrobimy? Teraz trzeba się dogadać. Sasza. Jest jeden żołędź. Jeden z tych żołędzi dla Rudiego. Można wykorzystać dla Saszy. Kto tam zamawia? Zamawia Hopę. Ona chce Drizzly Dones. Jeden jest czekoladowy, a dwa są jasne. A ten czekoladowy to ma być biały potem. Ulukrowany na biało. A ten trzeci a pozostałe dwa na szaro. Przewróć to. I teraz spróbujmy coś przyspieszyć, bo nawet nie mam gdzie wsadzić zamówienia specjalnego. Trochę minus jest w tej Donaterii to go, że jest ograniczenie do 8 punktów. Czyli o 4 stacje mniej w free niż w Donaterii zwykłej. Tam było 12, tu jest tylko 8 możliwości. Nie szło tam 12 wykorzystać w sumie. Chyba ani razu nie wykorzystałem 12 tak. No. Chyba 12 było były wykorzystywane, ale tylko wtedy, żeby poprawić jakiegoś pączka. To tylko wtedy 12 stacji zostało zajęte. No nigdy nie miałem sytuacji, żeby 4 klientów mi przyszło.
Albo żebym miał jakiś sposób do wykorzystania tego. Tutaj wykorzystuję wszystkie sloty, bo robię zamówienia na zapas. A to akurat jest dobry pomysł. Jest Cecylia. Ale w tamtej donaterii to nawet no, zamówień specjalnych nie było. W donaterii tu go one się pojawiły po raz pierwszy. Bo tam nie miałem jak... No właśnie, cieszyć się z... No i... Okej, nie trafiłem żadną foremką, było widać, że złapałem oba. Tam nie było czym cieszyć się... Nie było jak robić zapasowych pączków, bo nie było z czego. Nie szło ustalić w ogóle, jakie pączki zamawiają przed rozpoczęciem dnia. Dobra, jeden czekoladowy pączek. To ja może po zamówieniu specjalnym już zacznę szykować zamówienie dla Rudiego. Tak, no tak wcześnie, żeby mieć pewność, że się wyrobimy. Bo łatwo, że przy tej naklejce się nie wyrobić. Jak się będziemy tylko interesować powolnym robieniem pączków, no to się wtedy nie wyrobi. Sasza, okej, dzwoni nam. Nie ma perfekta. Dzisiaj można do tych perfektów zajrzeć, ale chyba one już są zrobione. Tak, są zrobione od paru odcinków, nawet poprzednim. To nie wypaliło, tylko jeszcze wcześniej. Może dwa odcinki wcześniej było. Były perfekty nabite. Albo jeszcze wcześniej. Okej. Okej, teraz jest koper. Dla ciebie Drizzly Donuts. Drizzly Donuts się robi. Och, się zastanawiam, czy już nie robić dla Rudiego. Bo trochę mi zajmie. Bo jednak będę trochę tutaj podglądał. A jak będę podglądał, no to przy okazji będzie się ładował. Co się będzie ładować? Czekolada dwa razy. No. Będzie czas oczekiwania na następnego klienta będzie spadał. Dwa do kakao, jeden do niebieskiego. Tam gdzie kakao to są liście, tam gdzie jest niebieski to jest to są ciasteczka. Czyli tak, niebieski miał być na środku, a te po bokach miały być na kakao. To ja daję do kakao, a tutaj pączki są gotowe. No. Pozbieraj je. Jeszcze jeden. Okej. Cały czas szóste zamówienie jest dla nas nieznane. Tu miały być liście. Na środku miały być czekoladki. Nazywam to ciasteczkami albo czekoladkami, bo obie nazwy pasują. Od ciasteczek to mogłyby być na przykład jakieś odłamki, ale no smak mają czekoladowy, czyli teraz czekamy na Rudiego. Okej, chyba za wcześnie z tym zamówieniem jego wyskoczyłem, no teraz nie mam co robić. Nie mam co robić, ale nie będziemy już tego wyrzucać. Rudy, o, to przyspieszymy zamówienie. Rudy. No i w ogóle Cecylię trzeba będzie obsłużyć zaraz po Rudim. A Wif tutaj... No nie jest closerem. Wif nie jest closerem. O, ups. I telefonicznie zamawia zamówienie. Zamówionko zamówione. To teraz trzeba je... przesmażyć. Smażymy pączki i czekamy na Rudiego. Zaraz pewnie Rudy przyjdzie, co? Jak ktoś oglądał Epokę Lodowcową, no to tam imię Rudy też występuje. W trzeciej części tylko Epoki Lodowcowej, ale występuje. I chyba wcześniej w innych miejscach imienia Rudiego nie słyszałem. A nie, Rudy. Właśnie. Kamienie na szaniec. Tam był Rudy. Tam był Rudy.
Ale po polsku, a tu Rudy po angielsku, no to tylko w epoce lodowcowej był. Okej, Rudy. Masz. Jak tam, Rudy? I perfekcyjnie obsłużony. Ale ja mam tych donatów, teraz trzeba będzie obczaić, które są dla trójki. Dla trójki jest tak, gdzie one są? Te są dla trójki. Dla dzienia są tak. Dziurawe ma być z truskawką, żołądź ma być z ciastem. Teraz potrzebujemy kakao na żołędź, czekolady na dziurawy. Czekoladę widziałem, no to mogłem to zamoczyć, nie przesuwając już tych wszystkich lukrów. Teraz robimy żołędzia pierw. Ale że truskawka ma być na następny pączek i nie widziałem nigdzie w okolicy kokosa, no to używamy od razu polewy truskawkowej, żeby jej później nie wyszukiwać w tych wszystkich lukrach, nie? Ma się rozumieć. Teraz mamy kokosa. Kokos rozsypany. Wydajemy do Cecylii. Ona będzie miała brązowy medalik. Niestety perfekcyjny on nie wyszedł, ale to ze względu na naklejkę z Rudin. Totalnie czekoladowe zamówienie. A my już mamy jedno totalnie truskawkowe zamówienie, więc truskawkowe, czekoladowe. Jakie jeszcze będzie totalnie poświęcone na jeden smak? Na który smak? Bo pewnie jeszcze jakiś smak będzie totalnie. Tak, i pewnie któryś jeszcze smak zostanie ujęty w zamówieniu specjalnym. Okej, okay, tutaj miał być lukier ten, a tutaj mają być te. Tak. Niebieski ma być na środek. Robię z pamięci po poprzednim odcinku. Teraz potrzebujemy wanilię. I będzie teraz nawet lepiej, bo jak przesunę na środek, to mogę nałożyć czekoladową polewę. No jest drizzly. No drizzly to są akurat polewy. Czyli się ładnie zgadza, że donaty drizzlowe, czyli w polewach. Dobrze, że chociaż czwarte zamówienie jest takie krótkie, nie będzie trzeba tego dłużej robić. I się cieszę, że tylko raz muszę robić tą naklejkę klientowi natychmiast, bo widać, jakie to problemy powoduje. No nie wiadomo, kiedy dokładnie to zamówienie dla niego robić. Nie wiemy, ile zajmie nam robienie dla niego zamówienia. Żeby nie było, że jeszcze naklejka nam przypadnie. Bo jej nie zrobimy na czas. Nadzienia tutaj nie ma. Jest kakao. Szybkie nałożenie wanilii i szybkie nałożenie orosów. Niestety nie mogłem nakładać wanilii porówno, więc wanilia się nałożyła trochę sama. Dobrze, Alanie, o, kolejny medalik. Trochę tych medalików się nam uzbierało. No i w sumie tylko u Rudiego wyszedł perfekcyjny ten medalik. Drizzly. Okej, ustawiamy. Na dzień tutaj nie ma. Wanilia tam i tutaj te dwa. Polewy teraz. Nie wiem, czy polubię zamówienie specjalne tego typu. Plus taki, że nie muszę za dużo tej maszynki przesuwać. Minus. Jest jakiś minus? Chyba nie ma. Wanilia.
Czekolada. Teraz potrzebujemy truskawkową polewę na te dwa pączki, które mają tylko jedną polewę. Jestem ciekaw, kto pierwszy zamówi całą listę zamówienia. Czyli trzy składniki na wszystkie pączki. O ile w ogóle będzie takie zamówienie. Pełne możliwości. No, koper. Koper perfekta nie ma. Perfekta nie ma. A jest zamówienie szóste. O, nie trafiłem jednym, bo wycelowałem dwoma w jeden slot. Teraz trzeba patrzeć, gdzie jest nadzienie, a gdzie go nie ma, bo to ma znaczenie w tym zamówieniu. Tam, gdzie nadzienie, to miała być wanilia, tam, gdzie nadzienia nie ma, miał być puder. I teraz tam, gdzie nadzienie i wanilia, ma być polewa niebieska. Kokosik i teraz czekoladę potrzebujemy, ale w polewie. O, pięknie, czekolada nałożona. I do zobaczenia w odcinkach następnych. To był odcinek 30. W Donaterii to go. Chyba pierwszy raz na kanale wrzuciłem oba typy donaterii w jednym dniu. Mieliście zwykłą donaterię i macie teraz donaterię to go. O, 94 quality. Trochę słaby. Raz mieliśmy 40 zaczekania, no to trochę mógł być słaby. Ale mimo tak słabego quality zaczekanie, no 94 łącznie wyskoczyło, nie? 94 łącznie wyskoczyło. Blender Ball. O, okej, trafiłem od końca. Ostatnią, no to pierwszą od końca trafiłem. Czyli nie szło w ogóle nigdzie tą piłką. Ostatnia żarówka nigdzie nam w tym podejściu, w tej próbie, no nigdzie nam nie trafi. Więc trzeba przynajmniej drugą od końca. Jak to nie idzie w tym podejściu, to jest trochę słabo. Chyba nie mam wyczucia. Dzisiaj nie mam wyczucia w tym Blender Ball. O, myślałem, że trafiło, ale nie trafiło. No, ostatnią żarówkę, przedostatnią, nie tak łatwo trafić. Ale może być też trzecia. Tylko żeby jeszcze wycelować dobrze. Trzecia od końca lub czwarta może być. Trzecia lub druga od końca. No i znowu źle. Teraz chociaż trafiłem pod kosz z gwiazdką. O, nie wiem, czy to wystarczy. O, wystarczyło. Wystarczyło, więc trafiliśmy, zdobyliśmy torbę. I koniec odcinka. 18 minut, trochę długo. Będzie prezent do rozpakowania. Potrzebujemy jeszcze 90 punktów. To cześć. Do zobaczenia w odcinkach następnych. Adios.